Jest z nami trener młodzieżowej reprezentacji Polski, pan Jacek Magiera. Trenerze, co tutaj dzisiaj pana sprowadza do Bielska? No przede wszystkim dzisiaj chcę przyjechać i zobaczyć zawodników, którzy są potencjalnymi reprezentantami Polski do lat 19. Obserwuję dzisiaj Jakuba Bierońskiego z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Chcę zwrócić uwagę także na Aleksandra Buksę i Daniela Ojo Kowalskiego z Wisły Kraków. Być może jeszcze ktoś inny będzie z tych zawodników, którzy są urodzeni w 2002 bądź też 2003 roku. I oni nam zrobią na tyle dobre wrażenie, że będziemy się im także dalej przyglądać. Staramy się jeździć na jak najwięcej meczów, aby mieć wiedzę o zawodników jak największą. Wiadomo, jak to w ostatnich miesiącach wyglądało. Tych spotkań było bardzo mało. Odwołane były spotkania marcowe. Za chwilę, mam nadzieję, wszystko będzie zgodnie z planem i te mecze, które mamy we wrześniu, rozegramy. Reprezentacja Polski do lat 19 ma zakontraktowane spotkanie z Niemcami i z Czechami. Dlatego stąd moja wizyta w Bielsku. Piękna pogoda, piękne boisko. Beniaminek, któremu przede wszystkim gratuluję awansu do Ekstraklasy. Zrobił to w bardzo przekonywującym stylu, dlatego na ręce trenera Bredę dla całej drużyny, dla całego klubu gratulacje i życzenia powodzenia w nowych okolicznościach. No właśnie, wspomniał trener, że ta selekcja tych młodych zawodników w ostatnim czasie jest nieco trudniejsza. Na czym w głównej mierze w takim jakby czasie bez meczów opiera się właśnie praca trenera? Znaczy oczywiście musieliśmy trochę tą naszą pracę przeorganizować. Wiadomo, brak kontaktu bezpośredniego z piłkarzem na boisku spowodował to, że dużą część czasu poświęciliśmy na rozmowy z nimi online. Cały mój sztab był zaangażowany w ten proces. Zawodnicy mieli do wypełnienia ankiety, które specjalnie dla nich dedykowaliśmy, przygotowaliśmy, aby tych piłkarzy jak najlepiej poznać. Dlatego to robimy, gdyż wiedza o piłkarzu jest konieczna. Wiadomo, że po raz pierwszy dopiero z nimi się spotkamy za kilkanaście dni. Chcemy, aby te rzeczy, które tutaj zawodnicy wpisywali, pozwoliły nam jeszcze lepiej tych piłkarzy poznać. Dlatego stąd nasza decyzja o takiej pracy z nimi. Znamy się, częściej się znamy przez telefon, częściej się znamy dzisiaj przez kamerkę wideo, ale to nie ma żadnego wielkiego znaczenia. Najważniejsze jest to, co zawodnik robi na boisku. Wspomniał również trener o Podbeskidziu, o naszym tutaj klubie miejscowym. Śledził trener losy naszego zespołu w tym poprzednim sezonie, pewnie ze względu też na tych młodych zawodników, Kubę Bierońskiego czy nieobecnego już Mateusza Sopoćkę. To są tacy zawodnicy, którzy w perspektywie czasu mogą się stać naprawdę dobrymi zawodnikami w piłce nożnej polskiej? Wszystko od nich zależy. Mają dzisiaj znakomite warunki do uprawiania sportu, mają piękne stadiony, dobre bazy treningowe, są coraz bardziej świadomi, mają rozwinięte sztaby, od których muszą czerpać tutaj wiedzę, natomiast wszystko i wyłącznie i najwięcej zależy od nich. Chciałbym oczywiście, aby każdemu młodemu zawodnikowi się powiodło i grał na wysokim poziomie, natomiast każdy oczywiście nie będzie grał. Wiele czynników decyduje o tym, gdzie zawodnik jest. Od pracy, nastawienia, ludzi dookoła, otoczenia, w którym się znajduje, łutu szczęścia, że w danym momencie akurat nie przytrafiła się jakaś drobna kontuzja albo po tej kontuzji doszedłem do odpowiedniego poziomu. Mają wszystko, co dzisiaj chcemy. Widzimy piękne, to co powiedziałem, stadiony, nic tylko grać. Jest to bardzo ważny na pewno dla nich czas. Oby z korzyścią dla polskiej piłki.